Siemano wiecie, mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro. I w dzisiejszym filmie pokażę wam, jakie mam skiny, po prostu zrobimy taki mały przegląd mojej szafki. I gdzieś tam pod koniec tego filmu powiem wam, ile to wszystko kosztowało. A wcale to nie jest mała kwota. Więc oglądajcie do końca, ponieważ naprawdę jest warto. Dodatkowo strzelcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji wraz z dzwonkiem, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne, bo jeszcze sporo osób tego nie robi. Oczywiście pamiętajcie, aby wpisać kod Skiro w sklepie, bo to jest też bardzo ważne. No i jak coś kupujecie z tym kodem, to ja dostaję z tego trochę pieniędzy. No i słuchajcie, w końcu przechodzimy już do przeglądu szafki i chcę to zrobić mega szybko, ponieważ ja mógłbym naprawdę gadać mega długo o tych wszystkich skinach, a odcinek nie może być długi, tylko musi być naprawdę krótki. I najpierw zacznę od takich mniej ważnych rzeczy, czyli na przykład od smug. Tak wyglądają wszystkie moje smugi. Na szybko wam pokażę, jak ktoś chce, to sobie zatrzyma film i zobaczy dokładnie jakąś smugę. I teraz przechodzimy już do lotni i jeżeli ktoś by się pytał, to mam wszystkie parasolki, tak mi się przynajmniej wydaje, jakie były od początku do zdobycia w Fortnite'cie. Tutaj wam pokazuję teraz na szybko wszystkie inne lotnie i z takich ciekawszych i mega fajnych to na pewno jest lotnia ducha. No spójrzcie, jak ona jest ładna i dodatkowo świeci się w ciemności. Obok jest taki motorek, tylko ma jedną największą wadę, a mianowicie jest głośny, po prostu jest głośny i trudno się z tego korzysta, bo dosłownie uszy pękają w gierce. Mam jeszcze lotnię Arkana i taka ciekawostka, ona była do zdobycia za darmo, jak komuś nie działał event w sezonie 8, a mi ten event działał, a i tak dostałem tą lotnię, więc śmieszna sprawa. Jak za darmo, to najlepiej. Tuż obok jest smokorożec, w sumie to jest bardziej lamorożec i naprawdę to jest kozacka lotnia, na której da się stać. Jeszcze wam na szybko pokażę kilofy, mam ich też bardzo dużo i ponownie będę wszystkich pokazywał tak dokładnie, więc na szybko wam tak pokażę, jakie tutaj mam w środku, w sensie w szafce. I tak to wygląda, nawet mam lamę. Lama to jest naprawdę kozacki skinek. Ale jak wiecie, ja wolę grać z takich bardziej minimalistycznych, więc na przykład łopata jest dla mnie idealna. W sumie zawsze gram tą łopatą, prawie zawsze. I jeżeli myśleliście, że przejdę już do pokazywania skinów, to mylicie się, bo teraz przyszła pora na tańce na przykład i też na szybko je pokażę. Jest ich naprawdę mega dużo, sam nie wiem, czemu mam tak dużo tych tańców. Chyba mam ich więcej niż skinów, serio. Dobra, ta lista się w ogóle nie kończy. Teraz się skończyła prawie, okej. No i oczywiście najlepszy taniec, tylko ta lepsza muzyczka. Idealny, defaultowy taniec, OG po prostu. Co by tu jeszcze pokazać? Na przykład malowania do broni. Tak to się wszystko tutaj prezentuje. O, szybko, 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 szybko. Nice. Ekranów czytywania i muzyczek już nie będę pokazywał. I w końcu przyszła pora na skiny. Więc przechodzę teraz do ulubionych, ponieważ tutaj są wszystkie kupione. I po kolei wam pokazuję, co tutaj się znajduje. Na samym początku jest taki skin płomień, bardzo fajny. Następnie jest już legendarny skinek i jest to pani panda. Mega fajna, tylko ma dużą głowę. Szkoda, że nie da się jej zdjąć na przykład. Następnie skin glow. Chyba rzadki, ponieważ był do odebrania na Samsungach i już nie jest do odebrania. Ja oczywiście go mam i jest fajny. Następnie jest skin Rex i taka ciekawostka, jest to pierwszy złoty skin, jaki w ogóle kupiłem w tej grze. Następnie skinek z mrocznej serii i nazywa się Bombowy Mrok. Też mega spoko, a tuż obok Astro Jack, który ma tam chyba dwa style do wyboru. I kupiłem go w pakiecie po prostu z Travisem. To wiadomo, tutaj obok jest Marshmallow jeszcze. Jeszcze taki skinek i on jest mega kolorowy. Naprawdę fajnie to wygląda. I uwaga, przyszła pora na mega potężnego skina. Spójrzcie na to, on jest przeogromny. I kupiłem go w pakiecie z tymi skinami. Ten jest mega fajny, ten też oczywiście. Następnie mamy Czarną Wdowę. Mega fajny skinek i chyba da się jej zmienić kolor włosów tutaj w edycji stylu. Tak, da się. Następnie pani, która nazywa się Klacz i ona została kupiona w pakiecie z tym skinem, w sensie z tym panem, Grind. Oczywiście później mam Czaszkownika, po angielsku to chyba jest Skull Trooper, z tego co pamiętam. Następnie jest pakiet startowy, znowu pakiet startowy, znowu pakiet startowy i skin o nazwie Koronka, a później pakiet startowy. I tutaj też pakiet startowy. Tutaj jest pani Króliczek, oczywiście niedaleko pan Ciastek, czyli wypiekany wojak. Co my tu dalej mamy? Pani Samieć, czyli motocyklistka, później pakiet startowy, znowu pakiet startowy, no i taka pani Zimowa, też mega ładny skinek. Tutaj Czaszkowniczka i obok pakiet hakerki, on był do kupienia kiedyś za 40 albo 50 zł. Znowu pakiet startowy, pan Krzaczor, który dostał ostatnio edycję stylu i ona jest mega ładna, taka wiosenna albo letnia, no i oczywiście ta standardowa. I zgadnijcie, co mamy dalej. Pakiet startowy. Ten skinek swoją drogą jest mega fajny, ponieważ
niby taki defaultowy, a jednak wszystko tutaj się mieni, te kolorki. Tuż obok jest Pani Mgła i powiedzcie mi, czy ktoś nie ma tego skina? Wydaje mi się, że bardzo dużo osób go kupiło, bo jest naprawdę ładnym skinem. Następnie skinek, który dostałem od widza i naprawdę jest fajny, a dodatkowo ma super plecak, ponieważ takie skrzydełka, ale teraz tu nie ma ich pokazanych. Tutaj Pani Reniferka, obok tak jakby wersja letnia Mgły, tak mi się wydaje. Agent Ryba. To jest mocny skinek. Tutaj mamy taką panią rekinek, też jest mega fajna. Obok pakiet startowy, później znowu pakiet startowy i przechodzimy do pani piłkarki. Oczywiście, jak dużo osób, też mam piłkarkę. No i słuchajcie, teraz przyszliśmy do skina, który naprawdę mega mi się podoba, ponieważ jakbyście nie wiedzieli, mój ulubiony kolor to jest czerwony, a czerwonego tu jest naprawdę mega dużo. Następnie jest taka pani i ona ma kilka edycji stylu, proszę bardzo, tak to wygląda. I w ogóle jesteśmy teraz przy skinie, którego jako pierwszego kupiłem w Fortnite. I nadal mi się mega podoba. Obok jest pani Aura, też ma mega fajne dwa style i wydaje mi się, że strasznie dużo osób go ma, tego skina oczywiście. A to kolejny skin, którego dostałem od widza. Fajny różowy włosy, naprawdę. I tutaj kolejny skinek z mega fajnymi kolorami, bo zobaczcie, tutaj taki różowo-czerwony połączony z czarnym, mega fajnie to wygląda. Pani Sędzina oczywiście, tutaj skinek, który chyba jest w sklepie tylko raz w roku, więc jest w miarę rzadki, tak mi się wydaje. Obok komando gwiazdka, zwykła taka komandowska, ale też fajnie wygląda. Znowu skinek z tymi fajnymi kolorkami, czerwony, czarny, no. Taka pani świąteczna ponownie, obok jest plastikowa poborowa, którą można kiedyś było fajnie trollować, teraz już nie, ponieważ ma tak jakby tutaj błoto wszędzie. Ale serio, kiedyś można było nieźle sprankować przeciwników. Tutaj mam skinka, w którym możemy dać baner z tyłu i z przodu koszulki i dodatkowo możemy jeszcze zmienić jej kolor. Tutaj jeszcze mam skina, który nazywa się Rakieta. Obok taki skinek, można powiedzieć, że taki trochę tryhardowy. Później pani z World Cupa. Chyba już nigdy nie będzie się dało kupić tego skina. No i na samym końcu pani Walentynkowa. I jeszcze wam pokażę wszystkie skiny, jakie mam. Nie tylko te kupione, ale też te z karnetów. I jeżeli komuś chce się to policzyć, no to policzcie i napiszcie w komentarzu, a ja przypnę kilku osobom serduszko. Więc tak to wygląda. Chyba będę to robił bez cięcia, żeby dało się policzyć, więc uwaga. Uwaga, jeszcze chwila i... no... dobra, mam dużo tych skinów, naprawdę. Wydaje mi się, że coś poniżej 150, raczej na pewno, albo coś około tego. No i wydaje mi się, że to już koniec przeglądu mojej całej szafki. No i pewnie sporo osób na to czekało, żeby dowiedzieć się, ile wydałem na tą grę. I jest to kwota około 2,5 tysiąca złotych, więc dość sporo, co nie? Oczywiście tyle kasy wydałem na skiny, karnety i różne pakiety. To nie tak, że tylko na skiny. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem i widzimy się już w kolejnym niedługo. Pa, pa, no i cześć!